obraz rosyjskich mężczyzn w tej ostatniej pana powieści, który kreśli Irada Wownenko, jest dość ponury, powiedziałabym co najmniej. No, mówiąc kolokwialnie, to straszny buc, szczególnie mąż tej głównej bohaterki, który ją w zasadzie no, molestuje psychicznie. Jego całe życie kręci się wokół jego pracy, jakąś kolejną linię pieniędzy, kolejną linię produkcyjną gdzieś otwiera i ta żona jest w zasadzie takim dodatkiem. I dlatego ten tylko. Polak tam jakoś jest... Albo strasznie piją alkohol też. To jest, oni to często ten swój smutek podlewają wódką i ten smutek jest jeszcze bardziej taki odurzony, to się zgadza. Ta postać tego głównego bohatera rosyjskiego jest wykreowana i stworzona w całej linii. Ja dyskutowałem nad tym, ale jest stworzona przez Iradę Wownienko. Ale przyznaję tutaj, że stosunek mężczyzn rosyjskich do swoich kobiet jest słowo patriarchalne byłoby to największym komplementem w tym momencie. Po prostu jest taki dominujący. Oni są przyzwyczajeni do tych zalotów nieustannych. To się bierze z tego, że ich jest mało. Po prostu to jeszcze ciągle jest echo powojenne, że na około 120 kobiet rosyjskich przypada 80 mężczyzn. Po prostu oni szybciej wymierają z różnych powodów, również przez różne uzależnienia. I ten stosunek do kobiet jest taki dość patriarchalny. On dopiero wkracza. No, na pewno nie ma tam feminizmu. To mężczyźni są uwodzeni, a nie na odwrót. Znaczy niespecjalnie się starają, żeby te kobiety zdobywać. Jaki ona ma cel w tym, motywację, żeby w ogóle z nim tak długo trwać? Jest przystojną, atrakcyjną 40-latką, która ma ciekawą pracę i no, to jest jakby wręcz masochistyczne. Tak jakby nie chciała go porzucić, tylko czeka, aż przyjdzie właśnie kochający Chopina romantyczny Polak, który ją przytuli. Wynika to prawdopodobnie z pewnego lęku, co może nastąpić, bo największe, co może się Rosjance zdarzyć, największa tragedia, jaka może się Rosjance zdarzyć, to istnieć w świecie bez mężczyzny. Ja nie chcę tu powiedzieć samotnej, dlatego że ona jest i tak samotna, tylko ona nie chce być... Ona nie chce się pojawić w swoim zewnętrznym świecie, nie mając wokół siebie mężczyzny, bo to jest w Rosji przyjmowane jako największa porażka. W ogóle tam jest nieprawdopodobny kult młodości. To znaczy ktoś, kto ma 30 lat, to już kobieta 30-letnia, nie daj Boże samotna, to już jest skazana w pewnym sensie na... No jest traktowana jako ktoś, któremu absolutnie się w życiu nie powiodło. I to chcieliśmy w tej książce pokazać. Natomiast ona się w końcu czeka na tego, no może nie księcia. No, bo czeka na mistrza, jak Małgorzata. No w pewnym sensie, ale tu znajduje to. No. A ten quasi oligarchiczny dom, no bo ten mąż jest bogatym, typowo noworuskim, jak to oni nazywają, nie oligarchą, bo on jest noworuski, z tym akcentem pewnej ironii w tym słowie, zaczął wierzyć, że wszystko można zdobyć, posiadając pieniądze, co nie jest takie nienormalne w Rosji. Jest taka grupa osób, które zdobywają cały świat pieniędzmi. Pisał pan tę książkę z Rosjanką i mnie intryguje, jakie są odmienne podejścia Polaków i Rosjan do miłości. Wbrew pozorom mogłoby się wydawać po tej całej krytyce tych moich książek, że już bardziej sentymentalnym, melodramatycznym w pisaniu o miłości nie może być nikt inny niż Wiśniewski. Okazuje się, że może być. I akurat w tym wypadku kobieta. Oni są jeszcze bardziej tacy romantyczni w tym. Nawet toasty wznoszone przez Iradę, jak byliśmy na różnych spotkaniach, są długie, zawierają niemalże historię Rosji, przyjaźni polsko-rosyjskiej. Te kobiety są oczekują romantycznych wyznań, oczekują kwiatów. Takie są strasznie romantyczne. To jest to podejście. Chociaż jesteśmy Słowianami i te kobiety nasze są... Ja nie musiałem chodzić, tak jak moi koledzy z Niemiec, oczarowani ulicami w Sankt Petersburga, bo ja widzę takie kobiety w Polsce. Różnice są tak samo piękne. Różnica między Rosjankami i Polkami, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, polega tylko na wysokości szpilek. Znaczy, Rosjanki mają o wiele wyższe. Ale to jest... one mają jeszcze bardziej taki romantyczny, bardziej idealistyczny. I to, że ona nie odeszła, wracając do pani pytania, od tego męża, to to, że ta wiara, że ta miłość jest jedyna, ostateczna i niewzruszona, jest im wpajana. Może ona jest być może nawet genetyczna przez matki
przez matki, dla bo mężczyzna Polki, jest dobrem czytającej rzadkim. To dzisiaj, to pamiętnik, który pisze ta główna bohaterka, jest wręcz na pograniczu jakiejś naiwności. Jest jakby pisany, nie wiem, przez 13-letnią dziewczynkę. Ja tak miałam trochę takie wrażenie. I mnie to też dziwiło i w pierwszym odruchu, zgadzam się z panią, chciałem zaprotestować przeciwko temu tematowi, ale to jest charakterystyczne. To, jest, to miało pokazać jakiś sposób patrzenia na tą miłość. Może trzeba się z tego uczyć. Może my jesteśmy już za bardzo cyniczni. Ale jeszcze wracając do męskiego bohatera, pisze pan, że tkwi w nim demon próżności. Właściwie to ta Polka mówi o nim, tak? Demon próżności. A jakie w panu demony drzemią? No, z pewnością. Nosiciele chromosomu Y mają, mi się wydaje, w ten chromosom wpisany ten demon próżności. Nieustannie chcą być najlepsi w czymś chociażby. Może nawet najlepiej grać na organkach w bloku, albo w czymś, się tego tak ironizuje, ale tak jest. Ja mam przede wszystkim demona niecierpliwości. Strasznie jestem niecierpliwy i to nie umiem czekać, nie potrafię czekać. I nawet swoje marzenia natychmiast przerabiam na projekty, czym kaleczę strasznie dużo ludzi, bo jak pani zmienia marzenia na projekt, to realizuje się z tego projektu, rozlicza i potem bardzo bliscy mi ludzie z tego powodu muszą na mnie czekać i nie doczekują się. Ten demon niecierpliwości i trochę też jestem za bardzo zdyscyplinowany, ponieważ pochodzę ze świata naukowego. I dlatego też w moich książkach najlepiej, jakbym mógł, to bym do wszystkiego, co piszę, dawał przypisy. Mam problemy z fikcją literacką. Znaczy, trudno mi tworzyć fikcje literackie, bo mam taką uczucie nieuczciwości, to wychodzi z tego świata naukowego. Jest pan naukowcem, chemikiem. I czym pan się zajmuje w świecie naukowym? Mógłby pan tak mi prosto powiedzieć? Tak, oczywiście. Od razu pani mówię, że nie jestem tak zwanym chemikiem, będą wiedzieć, o czym ja mówię. Nie jestem tak zwanym mokrym chemikiem. Nigdy nie zlewałem dwóch menzurek do jednej i nie organizowałem żadnych wybuchów. Jestem suchym chemikiem. Nie chcę tu mówić teraz o 2,1,3,5 trinitro benzenie, bo to jest polityczna sprawa, ale ja jestem chemikiem, dla którego struktury i reakcje chemiczne pojawiają się na ekranie komputera. Bo to trotyl, czyli tryglicerina. Ja to, nie, TNT. Dobry pan był z chemii. W każdym razie ja się zajmuję tym. Dla mnie struktury chemiczne i reakcje chemiczne są zapisami grafów w komputerze. Ja się zajmuję oprogramowaniem, pisaniem programów, które symulują reakcję chemiczną. Teraz, żeby cokolwiek produkować, pani krem na twarz, no nie, nie chcę tego powiedzieć, pana Viagra, to nie chcę, tak mi się tylko to tak wymsknęło, że tak powiem. Znaczy wszystkie substancje, które zanim będą syntetyzowane w laboratorium, się symuluje tą syntezę w komputerze. Ja się zajmuję pisaniem programów, które to umożliwiają. I w międzyczasie zajmuje się pan pisaniem książek, które stają się bestsellerami. Tak naprawdę zajmuję się i tu chemią, bo miłość to jest trochę chemii. To właśnie chciałam się spytać, te związki to są też związki miłosne u pana. Strasznie dużo się... A wzór na bestseller, wzór chemiczny na bestseller, jaki jest? Nie ma absolutnie takiego wzoru, dlatego że... Moim zdaniem pan ma pewien wzór. Pan pewnie tego nie widzi, a jako obserwator, jako czytelnik mam pewien pogląd w tej kwestii. Mianowicie przy samotności w sieci i teraz przy ostatniej książce, pan ma takie wyczucie jakby tej przemiany kulturowej, która się dokonuje dotyczącej nowych technologii. Jako pierwszy pan zauważył, że internet może być źródłem jakichś bardzo ważnych związków uczuciowych, a teraz jakby ten Facebook w książce, to było w samotności w sieci, a teraz z moim synem na fejsie, to matka z synem przez Facebook utrzymuje kontakt. I też właściwie nie wiem, nie słyszałem, żeby ktoś coś podobnego wcześniej zrobił. Tu ma pan rację zresztą, ale ta książka akurat tak dużym bestsellerem nie była jak Samotność w sieci i może słusznie, dla niektórych jest zbyt intelektualna, tak mi powiedziano, co jest dla mnie tutaj. No jeśli trafiła do Gazety Wyborczej na listy bestsellerów w dziele literatury faktu, to było dla mnie ogromnym wyróżnieniem, a nie w dziele literatury pięknej. Zresztą to jest ta książka, w której są przypisy na dole, a należy do literatury pięknej. Nie mam żadnego wzoru na bestseller. Być może jedyne to jest to, że gdy piszę swoje książki, nie mam żadnego czytelnika, ani w głowie, ani przed oczami. Nie powinienem może tego publicznie mówić, ale mnie interesuje w tym momencie tylko jedna osoba, czyli ja. Ja piszę te książki, dlatego po czyli pierwsze... Czyli ten demon próżności... To jest jednocześnie to, że ja chcę mieć przeżycia przy pisaniu tych książek. Ja
schematy robię blokowe, tak jak w swoich programach komputerowych. U mnie moi koledzy w biurze w Frankfurcie się zastanawiam, a jakiego programu jest to schemat? A ja mówię, no tak, książki pewnie, rysuję sobie, rozrysowuję sobie wątki. Może wzoru pan nie ma, ale wydaje mi się, że posiadł pan jako jedyny polski pisarz, mężczyzna, znalazł pan ten klucz do kobiecych serc. No nie wydaje mi się, że chcą Polki, nic mi o tym nie wiadomo, że chcą czytać opowieści o miłości innych mężczyzn, innych Polaków. Nie sądzę. Wie pan, to nie tylko do polskich serc, dlatego że ta samotność, muszę to ciągle powiedzieć, ona była bestsellerem również w Wietnamie, więc zupełnie innej jest do dzisiaj, w zupełnie innej strefie kulturowej. No, wygląda na to, że miłość jest, porusza się, tak jak posługuje się, tak jak muzyka, pewnym uniwersalnym przekazem.